A zakochany Nasus to napisał. Zagraj Nasusem, przynajmniej czegoś się nauczę od mojego idola. Nie no, mordo, w tym momencie muszę wyłączyć song requesta i musimy coś obgadać. Czemu napisałeś w dupę kopanego jeża, że jestem jakimś zasranym idolem dla kogokolwiek? Mordo, ja jestem jakimś pieprzonym, brodatym szmaciarzem, co żyje z tego, że dzieci mu dają pieniądze. Jeżeli taka osoba z internetu, jakaś losowa, może być dla ciebie idolem, to naprawdę jesteś płytki, albo ja jestem płytki, nie wiem. Ktoś z nas. Także wyślij jeszcze raz Luca i napisz, przepraszam, pomyłkę, chciałem napisać, jesteś zasranym gównem, a nie idolem. Jak chcesz sobie idola, to zobacz tak, wpisujesz idol dla dziecka, zobaczmy co wyskoczy. Mamo to ja, dziecięcy bohaterowie, zobaczmy jacy powinni być prawdziwi. O, Daniel Magical, nie no, żartuję oczywiście. Kto jest teraz idolem dla dzieci? Idole nastolatków. Idol i zainteresowanie seksem. W ogóle co to ma? A, racja, bo musieli wpisać seks w tytule, żeby dzieci znalazły. Ha, ha! A, Nie clickbaity. interesuje mnie nic. Tetrek dał na Golibrodę 5 złotych, ależ ty pierdolisz o sobie, nie wiem jak można tak o sobie myśleć. Jak o sobie mówisz, tak będą mówić o tobie. Panie Bartłomieju, nie tobie jest oceniać, co kto o tobie myśli. Nie no, mordeczko, to nie chodzi o to, że ja oceniam kto co o mnie myśli, tylko po prostu idol, wzór i tak dalej, rozumiesz? No, ja jestem typem z internetu, który co streamuje 15 godzin w miesiącu. Poza tym, co ja pokazałem takiego, co może być przez kogoś traktowane w ten sposób? Nigdy nic takiego nie pokazałem. Ja po prostu sobie cisnę bekę w internecie z rzeczy, zachowań ludzi i tak dalej. Ale to tylko tyle. Jedyne, co mogę ci pokazać, to, żebyś miał dystans do tego świata. Ale to nie znaczy, że jestem kimś pieprzonym w dupę idolem. To jest za dużo. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to się śmiej. To jest dobra rzecz. Jak intujesz? No dobrze, intowanie akurat możesz też wziąć pod to. Ta, takiego Ronaldo każdy zna osobiście. Ale nie, no dobra, to może źle powiedziałem, ale po prostu Ronaldo może być według mnie w pewnym sensie idolem, bo zobacz, gdzie on doszedł. A skąd zaczynał? On był w sumie nikim. Zobacz sobie, jak Ronaldo kiedyś wyglądał. Krzywe zęby, krzywe nogi, krzywa morda. Pewnie też srał tak pod kątem 90 stopni, więc kibel na ścianie miał prawdopodobnie. Także on może być kimś, kogo możesz uznać za idola, na przykład grając w piłkę, nie? Grasz sobie w piłkę i mówisz, alem chciał kiedyś być jak Ronaldo. A no nie wiem, zaczynasz sobie coś robić na Twitchu i mówisz, abym chciał kiedyś jak ten brodaty śmieć. Nie no, bez sensu. Dobra, poczekajcie. Kto jest idolem dla dzieci 2K18? Zobaczmy. Dawid Kwiatkowski. Ja pierdzielę ty. Marcin Dubiel. Ale idol. Ale idol. Dobra, to jednak mogę być idolem. Nie no, jednak mogę być idolem dla was. Karol Blołek Gązowa. Zauważyliście pewną rzecz, która jest chyba najgorszym rzeczą, jaka może być? Ci ludzie są jako idole, wiecie czemu? Argument, dlaczego on może być idolem? Uzbierał milion obserwujących na Instagramie. Ma 655 milionów wyświetleń, 3,7 miliona subskrypcji. No przecież to są podpunkty, które na mojej liście tworzą z niego idola dla dzieci, naprawdę. Jezus Maria, milion na Instagramie. Boże, naprawdę to jest rzecz, która charakteryzuje cię jako idola dla społeczeństwa. Naprawdę, w ogóle te liczby nic nie znaczą, ale tak, promuj party.pl, gówna zasrane, że liczby coś znaczą. Naprawdę, pierz głowę dalej dzieciom. Dominik Upicki, typ, którego stary wypromował, idol dla dzieci. Naprawdę. Wiesz, jaki on przykład daje, Dominik Upicki? Że jak nie masz bogatego starego, który cię wypromuje, to skończysz w jakimś pieprzonym łagrze. Taki idol dla dzieci. No w dupę. Co to, no party.pl to naprawdę jest konkretna stronka. Jedyne argumenty tych ludzi to są ile mają liczb w internecie, naprawdę. Nieważne co zrobił taki typ, czy wybił się na tym, że okradał dzieci tam na jakieś kody z Minecrafta, czy tam inne gówno, czy wysyłał na jakimś dzieciom zdjęcia różne. Ważne, że ma 5000, znaczy 5 milionów wyświetleń na YouTubie. Party.pl jest lepsze niż oglądanie Disa? No, nie zgodziłbym się w tym przypadku. Nie wiedziałem, że party.pl robi taki content, więc wydaje mi się, że jednak oglądanie jak Norbert Disgierczak uczy swoją dziewczynę grać w laserowe szable jest fajniejsze.
Zobaczył Idoli 2K18, to się załamał i poszedł grać w ligę. No bo liga jest mniej rakowa według mnie niż lista Idoli 2K18. Co to jest za idol, którego promujesz liczbami? No co on osiągnął? No nie, według mnie osiągnięcie miliona followów na Instagramie to jest jakieś tam osiągnięcie, no jednak milion masz. Ale czy to jest jakikolwiek wyznacznik czegokolwiek? Czy robisz fajne rzeczy, ciekawe i tak dalej? Nie. To wiesz, co oznacza milion followów na Instagramie? No, że masz milion followów i tyle. I że pewnie robisz to kilka lat. Albo nie, jak masz łysego ojca, który cię wypromuje. To jest to, naprawdę? A właśnie, to jest to. To jest to, co foka wysłał. Patrz, że tak sobie nosisz. I rozumiesz, że dzisiaj byłem w galerii i na reklamach tego urządzenia leciał taki dziadek, który używał tego czegoś, rozumiesz? Stary dziad używał czegoś takiego i dodatkowo używał komputera, także takiej fantastyki ostatnio oglądałem naprawdę, jak oglądałem Władca Pierścieni. Czemu Remo miałby mi cokolwiek zrobić? Znaczy, nie wiem, jak ja bym miał na przykład rakowego synka, to chyba bym po prostu założył hasło na komputera, nie ściągał ludziom filmy, którzy oglądają jego filmy. Nie no, szczerze mam wypieprzone, co on robi, tak? Po prostu sobie jaja robię, że prawdopodobnie bez promocji nie zaszedłby dalej niż, nie wiem, randomowy youtuber, który robi cokolwiek podobnego do niego. Nie no, oczywiście wiecie, z przymrużeniem oka traktujcie to, co mówię o tych idolach i tak dalej, tak jak cały mój stream i mam nadzieję, że z przymrużeniem oka to wszystko traktujecie. No ale ja sobie cisnę beczkę ze wszystkiego. Ale z przymrużeniem oka nie z takim, że nie aż z tak dużym przymrużeniem, tylko takim powiedzmy parę procent więcej niż normalnie. TBH, każdy wyrasta i dzieci wydoroślają i przestaną oglądać lurę Blowka. Mordeczko, powiem ci tak, jedne dzieci dorastają, a inne przychodzą i oglądają YouTube'a, więc wyświetlenia i tak będą urosły. Ale nie mówię, że to źle, no. Ja nie mam nic do tego, że ktokolwiek zarabia pieniądze, pamiętajcie. Nie chodzi o to w tym, bo wiesz, najłatwiej się przypieprzyć, jak nie mówisz do gościa, ale ty robisz gówno w internecie, a on do ciebie mówi, ale ty masz ból dupy, że zarabiam, a ty nie. I koniec. Wygrał dyskusję, bo taki jest internet. Ale mi serce zabiło, jak mój nick przeczytałeś. Ty, jakbym przeczytał 10 razy, to byś umarł na zawał? Nie, przepraszam. Mam nadzieję, że nie umrzesz. Już ci nigdy nie przeczytam. Takich idoli to ja rozumiem. Wróciłem kurwa do gry, zobaczycie mnie na Fame MMA 2. Tak jak mówiłem, każda tutaj dziura jest od moich lujów Kozak. ogłuszaczy. Takie kolana będą kurwa zjeżdżać. Kurwa. Prawdziwy zawodnik. Moi w Koloseum. Teraz zjeżdża. Sion. Sion Fulada. Full AD. Kurwa. Ty, ale ja bym chciał, żeby on z Magikalem się napieprzał. Podobni wagowo, podobni kondycyjnie i tak dalej. Fajne by było. Łazarski gladiator. Born to fight. Ty, chyba to henna jest, czy nie? Ale piękne born to fight. Prawda, prawda. Ale urwał się ten film. W takim momencie wiesz, że masz niedosyt, mordo. Niedosycik. Dobra, czat, czas na specjal. Czas na specjal i to nie jakiś specjal, tak sobie tylko to nazwałem. Tak serio to nie jest specjal, po prostu miałem to zrobić na ostatnim streamie i zapomniałem, także może niektórzy się domyślają, o co chodzi. Ale zrobię to w końcu. Także co myślałeś, mordo, brodę tylko ten. Broda będzie. Znalazłem jakąś gówno miskę. Nie wiem, czy to dobra będzie, ale tak szczerze wam powiem, że to jest tylko skracanie brody, a nie golenie się na zero. Spokojnie, nie golę się na zero. Pokażę wam. Pamiętacie może dwóch widzów jest, co pamiętają, jak kiedyś pokazywałem, jak prawidłowo czesać głowę, czyli włosy czesać. To dzisiaj będzie, jak prawidłowo użyć trimmer. Pokażę ci, co to jest trimmer. Pa. Witam na moim blogu. Jak dbać o brodę, włosy i generalnie być przystojnym chłopakiem. Tutaj wchodzi, wychodzi. Fajna sprawa. Mam plan.
No. Ale piszcie tylko miłe rzeczy, bo was wyłączę. Dla porównania zrobię screena, albo wy zróbcie screena. Musimy zrobić jeszcze porównanie czat. Jak wygląda, jaki jest bardziej przystojny chłopak? Długa broda, krótka broda. Jak będzie za głośny mikrofon, to trudno. Se przycisz. Podgłośnie, jak będę mówił, tylko. Wyczuj, wczuj się w takiego typa, co przycisza i podgłasia. Kurde, poczekaj. Dobrze to ustawiłem? Czy się opija przy naglace? Nie, jest dobrze. Ej, widać coś? Jeszcze tylko nocne spanie i już mogę robić 24 na 7, bo już zaraz się będę mył na tych streamach. Nie masz pomysłu na content. Kradniesz staremu golarkę spod prysznica i się golisz. Taki protip dla małych twórców. Ty, w dupę, bo nie wiem. Quality content? Mordeczko. Ale chyba już jakaś różnica jest. Teraz regularne streamy, chat. Raz na przykład na tydzień golę się na streamie. Taki jakby, wiesz, specjal co tydzień. Chyba lepiej, co czas? Ty, ale wyglądam naprawdę na młodszego, a ledwo skróciłem tylko brodę. Dobra, czat, luj. Starczy tego. To był specjal, ale teraz... Kurde, ja mam tych kłaków na rękach. Patrz na to. To porównanie. No spora różnica jest. W ogóle przez to światło wyglądam, jakbym sobie dziury porobił, ale tylko przez światło przysięgam. Tu i tu jest tragedia. Dobra, mordo, wracam. To był prank, nie ogoliłem się. Nie no, powiem tak, to jest nie 100%, tak? Jeszcze trzeba będzie dopracować. To był specjal. Nie wiem z jakiej okazji, po prostu był. Mam nadzieję, że się podobał. Następnym razem specjal to mycie się. Jestem kreatywnym człowiekiem. Ja pierdzielę, ten specjal był gównym. Aleluj. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.